Witajcie, myszki z Retrol, w kolejnym odcinku z Hardon 4 na okazji Red Dusk. Jako Narodowe Państwo Jugosławii. Dziwnie to brzmi, ale tak to nazwali. Więc dalej gramy naszą przepiękną Jugosławią jako nasi przepiękni ultranacjonaliści. Wydaje mi się, że te słowa się źle zestarzeją. Więc w ostatnim odcinku udało nam się przewrócić rząd komunistyczny, bardziej sojusz komunistyczny. I w tym odcinku będziemy próbowali dalej kontynuować nasze reformy. Tutaj teraz będziemy delegalizować demokrację, której nigdy nie było, ale lepiej tak zawczasu to zdelegalizować. I będziemy próbowali jak najbardziej tutaj zwalczać naszych przeciwników. W głównej mierze chodzi o to, że po prostu ci tutaj w pewnym momencie powstaną, więc musimy trochę powstrzymać ich. Tutaj na samym końcu jest coś takiego, że po prostu zaatakujemy Kosowo, znaczy Albanię. Ale... czyli Albania na pewno się wyzwoli? Ło kurde! Usuniemy 90 fabryk cywilnych z Albanii? What? Jak? Skąd oni mają... Okej. To trochę dziwne brzmi. Usuniemy 90 fabryk cywilnych z Albanii. Ale będę już kontynuować. Bo tak sobie patrzyłem. Więc jeżeli wam się podoba ta seria, to zachęcam do zasubskrybowania kanału. Ponieważ zazwyczaj osoby, które już oglądają tą serię, to mogą być albo subskrybentami, albo oglądają z głównej strony. No i będzie dla was łatwiej, jeżeli po prostu zasubskrybujecie i po prostu będziecie mieć to na bieżąco. No naprawdę, ja na przykład jak tam znajdę jakiś fajny kanał z seriami na Hardzowanie 4, no to ja go subskrybuję. Nie wszystkie serie oglądam, ale za to po prostu, jeżeli coś ciekawego jest, no to mogę zobaczyć, ponieważ jeżeli kanał jest aktywny, taki jak mój, to wtedy możecie ciekawe mody zobaczyć i pograć je. W moim przypadku to bardziej nagrać, ponieważ nie często gram dla siebie. W takim razie zobaczmy, co tutaj jest. International Monetary... O nie, to jest ważne, ponieważ to oni naprawdę dużo hajsu dają. Okej. W takim razie nie podoba mi się. Więc co to jest? Nepalese Royal Mossack. What? O nie, nepalską rodzinę królewską zabili. Okej. W takim razie może to zróbmy, ponieważ tam mamy jakieś odblokowane decyzje do walki z terrorystami, z którymi ciągle walczymy. O, i tutaj się nam kolejne regiony odblokowały. Więc wysyłamy tutaj dywizję. Okej. Więc tutaj powoli to robimy. No i zwalczamy tych właśnie separatystów. Ponieważ, no niestety, ale trochę wchodzą nam w drogę. Trochę wchodzą nam w paradę. Okej, co tutaj mamy do zrobienia? Bo na razie z tych badań to nie ma. Ja w ogóle nie mogę robić jakieś takie, że o lotnictwo, o czołgi albo marynarkę jakbym kiedykolwiek robił w jakiejkolwiek serii. Nie mogę zbytnio tego robić, dlatego że po prostu tutaj nic zbytnio nie mam z research slotów, żeby to dokończyć, oraz widzę to, że trochę fabryk militarny znikło, więc tutaj muszę rozłożyć znowu badania, znaczy się produkcję. No i powoli będziemy się tutaj zajmować tymi wszystkimi. Więc tutaj mamy jakieś operacje. Operacją z Lazak Sunka. Okej, czyli mamy jakąś dużą operację antyterrorystyczną. Oraz też możemy tutaj wysłać kolejną armię. Już wysyłamy, żeby się tutaj zajęli. Już muszę patrzeć, czy na pewno dobre prowincje wziąłem. Okej. Więc będziemy powoli tutaj robić. Co tutaj mamy? O, deport Albania z
najlepsze rzeczy na świecie, czyli deportuj kogoś. Okej. Więc wydaje mi się, że po prostu powoli będziemy to robić, bo to jest coś w stylu, że zrób wszystkie decyzje, żeby na samym końcu to zrobić i żeby się po prostu udało. Okej. O nie. Ktoś chciał zabić naszego przywódcę. Dlaczego? A, dlatego, że walczymy z terrorystami w sumie. To jest dobre wytłumaczenie. Guerrilla Warfare. Podoba mi się to zdjęcie. Dobra, myślę, że weźmie Combined Warfare, bo to brzmi jak fajne coś, ale to jest tylko Trench Warfare. Wydaje mi się, że to jest w sumie nawet dobry wybór. Dobra, ale na razie tutaj sobie będziemy czekać. Musimy sobie pozbierać siły polityczne i zrobić te wszystkie rzeczy. What? What? Nie zauważyłem to, że Bośnia będzie chciała się tutaj. Okej, mamy problem. Radawajcie jakieś. Dawajcie nam jakieś siły polityczne, dlatego że mamy bardzo jej mało, a musimy tutaj porobić rzeczy. Okej. Zastanawiam się, czy po prostu nie wyłączyć tych celów narodowych i nie robić tego po kolei, dlatego że możemy mieć problemy. No, tutaj co chwila coś eksploduje. Okej. Tutaj efekty są w miarę okej. Na razie ja sobie tamtą wziąłem, dlatego że po prostu było to o nie. Tak, każdy mod. Okej, co to jest? O, możemy dostać setkę za to. Okej. Chętnie wezmę to. Na razie tego nie uda nam się zrobić. Na pewno musimy to zrobić. Okej, widzę, że Węgry postanowiły, że się wtrącą w nasze sprawy. Nie podoba mi się to. Okej, więc w skrócie na razie mamy problem z Political Power, którego bardzo chętnie, ale to bardzo chętnie bym teraz potrzebował do czegokolwiek. Więc 19, dobra, to powinno nam wejść przed tym, więc na razie musimy sobie pozdobywać tych wszystkie political power. Okej, więc na razie niech się to nam robi i my po prostu będziemy tutaj zbierać na razie, bo nie powiem, ale naprawdę nam jest teraz potrzebne to. Okej. Jest incoming uprising, no ale tutaj nie mamy nic z tego. Ja się na to patrzę, bo w głównej mierze nie wiem, bo tak, bo mamy to i to nam po prostu przyjdzie, ale nie wiem, co dokładnie mamy zrobić, żeby się tego pozbyć.
Co dokładnie mamy zrobić, szczerze powiem? Się zastanawiam nad tym dosłownie. Dobra, na razie sobie dajmy to, dosłownie nie wiem czy tam w ogóle coś da się naprawić, na razie to bym całą naszą armię tutaj wystawił. Okej, niech się tutaj wreszcie się rozstawią, ponieważ wygląda na to, że dojdzie do wojny i nic nie mogę z tym zrobić. Jedyne co to mogę tutaj zmniejszać. Póki mogę. No i chyba to była ostatnia rzecz, już chyba nic więcej nie zrobię. Mając 60% fighting strength. Ale chyba nic już się nie da zrobić. No, chyba już dalej się nic nie będzie dało zrobić. I za chwilę wybuchnie powstanie. Dosłownie... To nie tak, że wzięło mnie z zaskoczenia, to trochę tak wzięło mnie po prostu, że... Okej, no to mam tam 150 dni, ale w ogóle, że no, jakikolwiek tam przychód z tych political power. Okej, więc... Doszło do wojny. Okej. O, masz los. Więc teraz jeszcze Chorwacja dołączyła. Okej, więc w skrócie po prostu teraz doszło do wojny. I... I że tak powiem, trochę słabo jest. Okej. Czekaj, nie to chciałem. Ciebie bierzemy. Ciekawe, skąd oni w ogóle mają te dywizje pancerne. Okej. W takim razie tutaj musimy sobie zwiększać. Tego. Coś to mam. Concentrate our forces. To nie ma żadnych minusów? Okej, jeżeli nie ma żadnych minusów, to bierzemy. Okej, i co tutaj możemy zrobić? Więc tak, możemy embrace Serbian ultranationalism. Zastanawiam się, czy jednak nie trzymać Jugosławii. A, i tutaj to nam dawało dni. Oj. Okej, ciekawe. A, wydaje mi się, że na razie zrobimy to, bo widzę tam dywizję. Więc jak najszybciej tutaj weźcie. Swoje pozycje. I... Okej, co tutaj jest? Nie będziemy do tego dołączać. Okej, więc widzę, że Hercegowina dołączyła. Jest źle, jest bardzo źle. Okej, tutaj muszę trochę pogarniać, dlatego że postanowili trochę tutaj mi front zamieszać. Okej, zajmijcie się tym.
Okej, co to jest? Crossover Rebel. Wy to macie chyba... Wy to macie chyba dobry żart. Dosłownie co przed chwilą tutaj mi się udało, tutaj takie... Oni... przychodzą. Okej, to się nam na razie nie przyda. Mamy w ogóle zerową radykalizację. To możemy dać. Na mnie usunie, ale dobra, to się nam przyda. Dobra, musimy wysłać jakąś dosłownie armię do Kosowa. O, ma silos! W Kosowie to jest dosłownie więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu. Dobra, wygraliśmy wojnę graniczną z wami. Więc wygramy też inną. Nie mówcie, że jeszcze... Ile jeszcze rzeczy może się tutaj rozwalić? Okej. Okay. Spróbujcie tutaj odciąć ich. O, masz los. Dobra, ci nie są w wojnie z nami. Ej, ej, ej. Ci nie są w wojnie. Jeszcze. Dobra, w takim razie, jeżeli nie są w wojnie, mamy tylko jedną wojnę. To zajmijmy się nimi. O, masz los. W tym samym momencie powiedziałem, ej, nie jesteśmy z nimi w wojnie. Dostałem wiadomość. Z nimi jesteśmy w wojnie. Okej. Dobra, poczekajmy chwilę. Musimy najpierw wstawić te wszystkie jednostki. 14 dni to jest wystarczająco, żeby wstawić te wszystkie jednostki. Okej, główne idzie na Kosowo. To jest coś takiego, że... Okej, no dobra, wyzwolili się, ale my tam nie zaatakujemy ich od razu. Po czym takie... Okej, zaatakujemy ich od razu. Ile dni jeszcze? Wydaje mi się, że po prostu polega to na tym, że... po prostu polega to na tym, że mamy 300 dni, a wydaje mi się, że z łatwością sobie poradzimy z tym. Tutaj, jak sami widzicie, już możemy z łatwością porobić mikro. Ej, o! Dobre wiadomości. Z Czarnogóry przyszli na pomoc. Jej. To na pewno się przyda. Okej, widzę, że zauważyli, że mają Sarajewo. Kolejny atak. Pytanie jest, bo my dosłownie już prawie... A, maści los. Serio, musimy pokonać dosłownie musimy ich zniszczyć, żeby mieli 0%. Okej, ile jeszcze dni nam zostało? Jeszcze 6. W głównej mierze chodzi mi o to, żebyśmy jak najwięcej terytoriów przyjęli. Dywizja stoi. Trudno czasami mi określić prowincje, dlatego że one są takie małe. Dobra, tutaj się nam front otworzy, więc to jest problematyczne. Okej, ile jeszcze jeden dzień?
Okej, okay, wydaje mi się, że możemy już odpalić. Teraz atakujcie. Aha, ktoś zrobił napad na bank. Dobra, i w takim razie wchodźcie. I ile musimy was załatwić? 0%. Mi się podoba, że tutaj tych prawie już mamy, tylko że za chwilę ci wejdą i oni będą tutaj teraz się zajmowali. Dobra, ale wydaje mi się, że nasze jednostki sobie w miarę radzą. My dosłownie już prawie całą Macedonię wzięliśmy, więc tutaj trochę wejdźmy. Okej, okay. Mass deportation in Jugosławia. Tak, jeżeli wam się nie podoba, możecie stąd spadać. Okej. Okay. Za jakiegoś generała możemy wziąć. Wygląda na to, że przez to, że aż tak szybko to nie wyszło, to nam trochę dobrze poszło. Okej. Okay. Cult of Cecil. Okej. Okay. Cecil został odsunięty od władzy. Trochę się nie dziwię. I teraz jest pytanie, co my za to mamy. Możemy Markowicza dać, albo Nikolicz. Okej. Okay. Wydaje mi się, że szefa służb specjalnych to nie powinniśmy wybierać, więc w takim razie wybierzmy Nikolicza. Okej. Okay. I dobrze nam idzie. Okej, okay, w skrócie Bośnia już tak trochę pada. Tutaj uda nam się pokonać całą Macedonię. Bośnia to jest coś takiego, że w sumie ona tutaj stoi, dlatego że jakoś im się udaje stać. A my tą armią, tą w sumie po prostu ich gonimy. Za chwilę przejmiemy całą terytorium, tylko że nie przejmują nowe terytorium. Dobra, ale udało nam się przejąć. Czyli tamci kolejni są już pokonani. Teraz jeszcze mamy problem tutaj z tymi. Okej, okay, Bośnia też została pokonana. Więc teraz trzeba wysłać wszystko na Kosowo. Dobra, dzięki temu, że nie wszyscy od razu zostali zaatakowani, to nie jest tak źle. Mhm. O kurde, mamy 10 miesięcznie. Oj. Wydaje mi się, że powinniśmy teraz zająć się zmniejszaniem. Okej, okay, na razie się zajmijmy zmniejszaniem tym. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Zamiast zwiększaniem. Oraz też widzę, że tutaj dostaliśmy trochę dodatkowych punktów. A nasza armia postanowiła nic nie robić. I teraz wreszcie coś zaczęła robić. Okej. Okay. Okej, okay, wygląda na to, że terroryści powrócili do Węgier, bo się nie dziwię, dlatego że mają wojnę z Rumunią. A my... nam się udało tutaj zakończyć wojnę. Jej. Przepięknie, nie powiem. No, to nie było też jakieś mega trudne. Okej, okay, w takim razie zostało nam tu tylko do zrobienia tutaj trochę rzeczy. Wydaje mi się, że pójdziemy w Keeping Jugosławia. Myślę, że to będzie dobry pomysł. A tutaj coś nam się zmieniało na Cult of Nation. Tylko, że mamy Landfort. Nie sądzę, żeby to było jakieś najważniejsze. Jak to wygląda z tym...
Tutaj próbujemy sobie zmniejszyć w sumie nacjonalizm. Mamy i tak duże poparcie. Dobra, ale to na razie tyle. No, cała wojna w Jugosławii skończyła się na tym, że po prostu wystarczyło mieć umysł. Dobra, to wiadomo, że to trochę inaczej by wyglądało w rzeczywistości, ale udało nam się. W takim razie widzimy się w kolejnych odcinkach. By z wami Travel. No to cześć!